Ojczyznę i za to wszystko, co robiliście i robicie, chciałbym serdecznie podziękować. Podziękować tym, którzy tworzyli i dzisiaj tworzą Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Często ta wasza praca jest niewidoczna, niezauważalna, ale robicie ją dla przyszłości. Dla tych, którzy są tu dzisiaj, którzy korzystają z muzeum, ale często ta praca, gromadzenie różnych, dóbr, które zostają w tym muzeum, będzie służyła tym, którzy przyjdą później, po nas. Że będą patrzyli na to, co pozostało po tej kulturze nas tutaj obecnych. Szanowni Państwo, z okazji tego pięknego jubileuszu chciałbym na ręce Pana Dyrektora, bo miasto także obchodzi swój jubileusz, 380 lat. Żeby przekazać medal 380 lat miasta Wejherowa z gratulacjami, życząc dalszego wspaniałego rozwoju muzeum, pięknych nowych wystaw, wielu inspiracji, wielu pomysłów na to, aby to muzeum cały czas rozwijać, aby przyciągać młodych Wejherowian, mieszkańców ziemi wejherowskiej, Pomorza, ale także mieszkańców Polski tutaj, do tego miejsca. Myślę, że we współpracy z powiatem wejherowskim stworzyliśmy Panu takie warunki, aby przyjeżdżało tutaj mnóstwo autokarów. Wspaniały parking nieopodal muzeum, także otoczenie parku miejskiego sprawia, że jest to wspaniałe miejsce do tego, aby dalej je rozwijać. Chciałbym podziękować i pogratulować. Jeszcze tutaj gratulacje i podziękowania. Jeszcze chciałbym podziękować jednej osobie dzisiaj, także przekazując ten medal. Wspólnie z Panem Dyrektorem napisał książkę, którą bardzo lubimy, która bardzo jest popularna dzisiaj w Wejherowie, Dzieje Wejherowa na jeden dzień. Panu Adamowi Lubowskiemu. Zapraszam Pana Adama Lubowskiego. Wspólnie z Panem Dyrektorem przygotowali piękną publikację, którą naprawdę można przeczytać w jeden dzień. To jest efekt naprawdę wspaniałej pracy, od najmłodszych do najstarszych. Dlatego na ręce Pana Adama także taki materiał. Wielkie gratulacje i pozdrowienia. Dalej jest, ketami. Szanowni Państwo, owszem, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej tematycznie mamy bardzo, bardzo szerokie zasięgi wykraczające bardzo daleko poza teren Pomorza i Kaszub, nawet za Wielką Wodą. To tu również jest obszar naszych zainteresowań i rzeczywiście ja również gratuluję wspaniałym pracownikom, którzy często, tak jak Pan Wiceprezydent wspomniał, wykonują tą mrówczą pracę, tą niewidoczną, ale dzięki temu postęp w nauce, w popularyzacji kolejnych tomów monografii naukowych, popularno-naukowych jest możliwy, a my zawsze również będziemy się starali zauważać i promować historię miasta ziemi wejherowskiej. To również jest nasza misja, więc serdecznie dziękujemy również i za to wyróżnienie. To jest również motywacja do dalszej ciężkiej pracy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Idźcie po nas, nie dopuści was. Nisko pokłonić wszystkim Państwu, a szczególnie moim koleżankom. Aż nie do wiary, że to minęło 40 lat. Joasiu, Grażyno, miałem przyjemność tutaj pracować z Wami. Bardzo mile wspominam ten czas. No ja nie dotrwałem tyle, co Wy. Jeszcze raz się nisko kłaniam, że dotrwałyście do... I jeszcze mało tego, że dotrwałyście, to mamy jeszcze wielkie oczekiwania wobec Was, że jeszcze wiele dochodzą
dopis w tym pałacu naszego autorstwa. Mam przyjemność przemawiać, zabrać głos w imieniu ministra Jarosława Sellina i swoim własnym, bo jestem radnym województwa pomorskiego. Szkoda, że radnych się tutaj nie zaprasza do województwa, tak mało się zauważa, ale myślę, że pan dyrektor to weźmie w przyszłości pod uwagę, bo dostarczamy połowę budżetu tej placówki i proszę, prawie połowę już jest decyzja polityczna, już jest decyzja polityczna pana marszałka, że będzie znacząco zwiększone. Pan dyrektor to zaraz oświadczył, albo może jeszcze nie będzie się spieszył, jak zobaczymy w budżecie. Dobrze, proszę państwa, jeszcze raz chciałbym, wybaczcie proszę, że tak trochę nostalgicznie się trochę w moim wystąpieniu zabieram głos, ale to jest bardzo ważna instytucja dla kultury kaszubskiej, to wszystko wiemy. W 1968 roku nasi dziadkowie, można powiedzieć, nasi przodkowie, wielcy działacze, dokonali według mnie cudu. To trzeba tak powiedzieć, że w tamtych czasach, w tych czasach komunizmu bardzo pilnującego pewnej poprawności politycznej, to ten termin jest dzisiejszy, no ale wtedy to było zupełnie bardzo twardy reżim, wyrobali taki obszar autonomii, żeby powołać Muzeum Pismiennictwa i Muzyki Kaszubskiej. To było na tamte czasy bardzo wielkie osiągnięcie i ta instytucja dzisiaj może się chwalić 55. rocznicą. Ale kładziemy na muzeum dużo większe jeszcze zadania, żeby muzeum stało się muzeum centralnym Kaszub. Dzisiaj pan minister Jarosław Sellin, jeszcze raz bardzo przepraszam, że nie mógł być obecny tutaj, bo minister, jak wiemy, często był w Wejherowie, w zasadzie minister nie w zasadzie, a faktycznie jest Wejherowo, bowiem jego tata jest Wejherowa i jego mama jest Rumi. A on w Wejherowie ma dużo rodziny, bardzo często tu bywa, ale jest na otwarciu dzisiaj Muzeum Historii Polski. Paralelnie powinno powstać, już zgłosiliśmy kiedyś taki wniosek na zjeździe w imieniu pana ministra Sellina, minister był wtedy delegatem na zjazd Zrzeszenia Kaszubskiego Polskiego. Czyli taki wniosek był złożony, był to wniosek podpisany przez Jarosława Sellina delegata, Kazimierza Klejbia delegata senatora i moim własnym o powołaniu na bazie Muzeum Wejherskiego, Centralnego Muzeum Kaszub, Muzeum Historii Kaszub, mniejszą nazwę, pełniące tej rangi. Pamiętamy, że to było zawsze muzeum regionalne. Też mieliśmy w 2000 roku już prawie to pięty taki program. Muzeum Wejherskiego prowadzone przez ministerstwo wespół z Instytutem Kaszubskim. Tutaj kłaniam się panu profesorowi Bożyszkowskiemu, którego nie widzę, ale był zapowiedziany. Na pewno jest. Tamten projekt już był bardzo dobrze rozwinięty. On miał być prowadzony przez ministerstwo, ale pewne tam działania do pogody prowadziły.